Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się kolejnym mikrofonem Boya o modelu PVM50. Jest to mikrofon stworzony do kamer, aparatów oraz rejestratorów, który posiada w sobie dwie kapsuły mikrofonowe, co czyni go mikrofonem stereo i daje nam możliwości nagrywania dźwięku z prawej i lewej strony mikrofonu. Po otwarciu pudełka na starcie wita nas jak zawsze karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi, która jak się okazuje jest w języku polskim. Na początku znajdziemy też woreczek z baterią. Sam mikrofon znajduje się w uchwycie elastycznym. Na mikrofonie mamy gąbkę, a w przypadku nagrywania na silnym wietrze mamy jeszcze futerko, które dodatkowo będzie nam chronić mikrofon przed silnym wiatrem. Poza tym mamy jeszcze przykręcany kabelek mini jack do podłączenia z kamerą oraz woreczek do przechowywania mikrofonu. No i jak zawsze i wszędzie, pochłaniacz wilgoci także tu będzie. Aby uruchomić nasz mikrofon, wystarczy, że odkręcimy jego obudowę i umieścimy w nim baterię. I skręcimy jego obudowę, po czym mikrofon jest gotowy do użycia. Dodatkowo możemy też założyć futerko i tu polecam najpierw włożyć gąbkę do futerka, a następnie wsunąć do niej mikrofon. Następnie możemy mikrofon zamocować na kamerze, wsuwając po prostu stopkę lub przykręcić za pomocą 1/4-calowej śruby wideo. Na koniec wystarczy, że podłączymy mikrofon z kamerą. Mikrofon możemy też podłączyć do telefonu za pomocą kabelka lub specjalnej przejściówki, której nie ma w tym zestawie. Ale pamiętajmy, że jest to mikrofon stereo i po podłączeniu do telefonu otrzymamy tylko jeden monofoniczny kanał. No jak słyszycie, oczywiście możemy nagrywać dźwięk na telefon z tego mikrofonu, tylko oczywiście tak samo w przypadku jak zestawu bezprzewodowego jest kwestia taka, że przekazujemy dźwięk stereo, a wszystko niestety tracimy na połączeniu, na wtyczce, czyli i tak z mikrofonu już uzyskujemy dźwięk monofoniczny, a przy okazji tak telefon umie tylko też nagrywać taki dźwięk, więc w tym wypadku mamy tylko dostępny dźwięk z prawej kapsuły w tym mikrofonie. Oczywiście ten mikrofon też również możemy podłączyć do zestawu bezprzewodowego, jest tutaj właśnie nadajnik, akurat jest to Saramonic. No i mamy tutaj odbiornik od tego Saramonica, falami radiowymi właśnie dźwięk przychodzi z tego mikrofonu na przejściówkę, która wchodzi właśnie do telefonu. Jak widzimy właśnie tutaj, a nam wskaźnik wysterowania pokazuje dźwięk. No jest ta kwestia, że jest to mikrofon stereofoniczny, nadajniki są monofoniczne. I przekazuje nam tylko jeden dźwięk, a ze względu, że jest tutaj wtyczka stereofoniczna, to działa nam tylko jeden mikrofon, czyli ten akurat po prawej, ponieważ pierwszy i trzeci pin jest używany akurat w tym mikrofonie. I dlatego mamy mikrofon właśnie monofoniczny, więc tylko będzie nas słychać z prawej strony tego mikrofonu. Tutaj widzicie, że można sobie przejść oczywiście z tym mikrofonem. Dalej ja mogę sobie chodzić, no i sprawdzać jak to właśnie słychać, więc tak słyszymy właśnie ten mikrofon z tym nadajnikiem właśnie. Jest to mikrofon, który musimy zasilać tylko jedną baterią, a co za tym idzie, wewnątrz znajduje się przetwornica, która podbija napięcie i pozwala zasilać wewnętrzny przedwzmacniacz. Sprawdźmy zatem, czy mikrofon sam z siebie szumi w czasie ciszy. Jak słyszymy, minimalny szum jest, ale zobaczmy jeszcze, jak mikrofon poradził sobie w praktyce podczas nagrywania w terenie.
śmieci, to tylko dodam sobie taki, że tak chodzi. Tam. To piwo bez butelek. Jeśli chodzi o wady, to mikrofon ma minimalnie szumiący przez mazer, ale myślę, że na tym poziomie cenowym taki szum jest dopuszczalny i akceptowalny. Jeszcze jedną uwagą jest czas pracy na baterii, która padła po około 5 godzinach używania mikrofonu. Myślę, że w tym odcinku będzie to już wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka.